Witam Państwa serdecznie. Jest 17 kwietnia 2012 roku. Ta data jest istotna. Gościem nowego ekranu jest pułkownik Mariusz Lewiński. Dzień dobry. Sędzia w stanie spoczynku, który dzisiaj na korytarzu Sądu Najwyższego dostał wezwanie do prokuratury wojskowej na stawienie się w charakterze podejrzanego w sprawie, w której pan próbował wyjaśnić pewne nieścisłości. Panie pułkowniku, to wezwanie zostało wypisane ręcznie, na kolanie prawie, to widać. Tak się stało dlatego, że Sąd Najwyższy pokazał nie tylko panu, ale pokazał Polakom, że korporacje zawodowe, korporacje prawnicze szczególnie, jakieś grupy interesów są w tym kraju nietykalne. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym utrzymał w mocy wcześniejszą uchwałę Sądu Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej za, pozwolę sobie, za pomówienie pułkownika Janusza Koguta w środkach masowego przekazu. To jest o czym z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Rzecz polegała na tym, że na swojej stronie internetowej 27 września 2010 roku zamieniłem tekst, w którym napisałem, że pułkownik Janusz Kogut jako prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu swoimi zarządzeniami wyznaczał składy sądów, niewłaściwe składy sądów, do rozpoznawania spraw odwoławczych. Kto będzie chciał, może wejść na tą stronę i sobie przeczytać ten tekst. To jest 27 września i sąd, pan pułkownik Janusz Kogut, uznał, że jest to tekst dla niego poniżający, bo nie jest prawdą, że on każdą taką sprawę wyznaczał. Wyznaczył tylko jedną i zrobił to tylko dlatego, że wiedział, że skład sądu jest nienależycie obsadzony, ale wcześniej tą sprawę już prowadził sędzia do tego nieuprawniony, czyli prawem kaduka, a jak prowadził, to niech prowadzi do końca. A że prawo zostanie złamane, to się nic takiego nie stanie. W dniu dzisiejszym przed Sądem Najwyższym okazało się, że były jeszcze co najmniej dwie inne takie sprawy, które swoimi zarządzeniami w czasie, kiedy pan pułkownik Janusz Kogut był prezesem, zostały w ten sposób wyznaczone. A trzeba podkreślić, że przed sądem w Krakowie pan pułkownik Kogut kategorycznie zeznał, że on takich spraw nie wyznaczał, a wręcz zabronił swoim podwładnym takiego sposobu wyznaczania spraw. Okazało się jednak inaczej, gdyż sąd stanął na stanowisku, iż ja powiedziałem, że każdą z takich spraw wyznaczał pan pułkownik Janusz Kogut, a tych spraw było mniej niż się w rzeczywistości okazało, chociaż sam pan pułkownik Kogut przyznał, że tak, to prawda, wszystkie takie sprawy były w Sądzie Okręgowym, Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu wyznaczane przez skład nienależycie obsadzony i w co najmniej trzech takich sprawach brał osobiście udział pan pułkownik Janusz Kogut. Kto ma nad tym kontrolę w ogóle, co się dzieje w sądownictwie wojskowym, w prokuraturach wojskowych? Nikt. Tą kontrolę mają sędziowie i prokuratorzy wojskowi. Czyli układ koleżeńsko-rodzinny. Dokładnie tak. Nawet są to po prostu, co niektóre prokuratury są prokuratorami familijnymi, bo na stanowiskach sekretarskich są zatrudniani członkowie najbliższych rodzin, najbliżsi prokuratorów. Pan poinformował o tym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tak. Poinformowałem o tym, że w strukturach prokuratury wojskowej, w tym Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Sądownictwa Wojskowego jest ulokowana grupa przestępcza, zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym i celem tej grupy jest utrzymanie
stanu posiadania i wzajemne tuszowanie popełnianych przez siebie przestępstw. Przy jednoczesnym kreowaniu na przestępców tych, którzy chcą wykazać, że taka struktura zagrażająca bezpieczeństwu państwa polskiego istnieje. Bo prezydent, nie spodziewam się, żeby pan odpowiedział. Ja też mu wysłałem pańskie pismo z pytaniami, nic się w tej sprawie nie wydarzyło. To jest chyba temat niewygodny. To zostało wysłane, kilka dni temu. Powinniśmy dać szansę panu prezydentowi. Szansę na co? To jest bardzo poważny zarzut. To jest zarzut, ale poparty dowodami. Trudność polega tylko na tym, że na razie te dowody oceniają wyłącznie członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej. A ze skutkiem wiadomym. Panie pułkowniku, co pan będzie zeznawał? Będę wyjaśniał. Będzie pan wyjaśniał, przepraszam. Będę wyjaśniał. No ja mówię, mam wątpliwości co do tego, czy będę mógł składać wyjaśnienia po tym, jak byłem przesłuchiwany w charakterze świadka pokrzywdzonego w sprawie dotyczącej, związanej właśnie z tym, nieudostępnieniem mi informacji publicznej związanej ze sprawą, na kanwie której zostałem pozbawiony immunitetu sędziowskiego. Pan prokurator Lech Hajdukiewicz tak sprytnie prowadził przesłuchanie mnie w charakterze pokrzywdzonego, gdzie chciałem przedstawić dowody świadczące o tym, że jest łamane prawo w prokuraturze wojskowej. Chodziło o Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie i szefa tej prokuratury, pana pułkownika Ireneusza Szelonga. Wszyscy wiedzą, że to jest prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ale nie wszyscy wiedzą, że szef tej prokuratury w sposób bezprawny odmawia udostępnienia informacji publicznej, a jego podwładny poświadcza nieprawdę w dokumentach. I w trakcie, kiedy chciałem składać te zeznania, pan pułkownik Lech Hajdukiewicz skutecznie uniemożliwił mi złożenie zeznań, albowiem do protokołu mojego przesłuchania, nazwijmy to do protokołu mojego przesłuchania, podawał wyłącznie treści pochodzące od siebie. To, co chciałem zeznać, nie było protokołowane, a do protokołu były wciągane wyłącznie wypowiedzi pana prokuratora Lecha Hajdukiewicza. I o takim sposobie prowadzenia przesłuchania powiadomiłem przełożonego pana prokuratora Hajdukiewicza, pana prokuratora Tadeusza Cieśle, który przyznał mi rację, że tak nie powinno być i zgodził się ze mną, że moje przesłuchanie powinno się odbyć w warunkach zapewniających mi swobodę wypowiedzi. I takie przesłuchanie następnie odbyło się. Ono zostało zarejestrowane kamerą. Niemniej to moje przesłuchanie, kiedy miałem zapewnioną swobodę wypowiedzi i przedstawiłem szereg wniosków dowodowych, jak również z treści moich zeznań wynikało, że dochodziło do naruszenia prawa, zostało całkowicie pominięte przez prokuratora, pana podpułkownika Michała Wrzalika, który uznał, że żadne z moich dowodów, o które wnioskowałem, nie zasługują na uwzględnienie, a zeznania, które złożyłem, nie są godne uwzględnienia, a na uwzględnienie wymaga jedynie protokół sporządzony przez pana pułkownika Lecha Hajdukiewicza, a z treści tego protokołu nie wynika, bym przedstawił jakiekolwiek dowody świadczące o tym, że w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zostało popełnione przestępstwo. Panie pułkowniku, będzie pan przesłuchiwany w Poznaniu. Tak. Będziemy z panem. Będziemy się pana sprawą zajmować dotąd, aż pokażemy wszystkich przestępców. Człowiek, który popełnia przestępstwo, jest przestępcą. Tak. Wszystkich przestępców, którzy sprytnie... Z tym, że w warunkach prokuratury i sądownictwa wojskowego nie możemy tak mówić, bo z uwagi na istnienie tej zorganizowanej grupy przestępczej, dowiedzenie w cywilizowany sposób, w drodze uczciwego procesu karnego, to nie jest możliwe. Dowiedzenie czego? Że ktoś, kto popełnia przestępstwo, jest przestępcą, to wynika z logiki. Tak, ale ja mówię, następnie to powinno zostać dowiedzione w procesie karnym.
ale w warunkach sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej to nie jest możliwe, bo jeżeli składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to, pozwolę sobie zacytować, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej informuje mnie, niniejszym informuję, że nadesłanemu do Naczelnej Prokuratury Wojskowej z Prokuratury Generalnej pańskiemu zawiadomieniu z dnia 10 lutego 2012 roku o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w związku z procedowaniem w sprawie POŚL 20/11 nie został nadany formalny bieg procesowy. Czyli już na samym początku sprawa jest zduszona w zarodku. Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, obywatel chce organy na mocy ustawy powołane do ścigania tych przestępstw poinformować o fakcie złamania prawa i urzędnik, który z mocy prawa jest zobowiązany zająć się taką sprawą, uważa, że takiej sprawy nie ma. Arbitralnie, niezależnie, tak sobie podejmuje decyzję. Arbitralnie i w sposób całkowicie bezprawny, bo w polskiej procedurze karnej nie ma instytucji nienadania biegu formalnego zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. No tak, można odrzucić... Można odmówić wszczęcia śledztwa. Odmówić wszczęcia śledztwa, ale na takie postanowienie pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie. Natomiast w tej sprawie jestem pokrzywdzony. I zostałem zawieszony w próżni. Zostało popełnione przestępstwo na moją szkodę przez prokuratora z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy procedowaniu w sprawie POŚL 20/11. I prokurator z Naczelnej Prokuratury Wojskowej mnie informuje, że pańskiemu zawiadomieniu nie zostanie nadany formalny bieg procesowy. Czyli my sobie to chowamy do szuflady i tym się w ogóle nie zajmujemy. Bo nas to nie interesuje. Nas interesuje to, żeby pana jak najszybciej skazać i wtedy wszystkim powiedzieć, patrzcie, oto jest Lewiński, skazany prawomocnym wyrokiem sądu i powinniście wiedzieć, że wszelkie informacje, tak zwane rewelacje, pochodzą od przestępcy. Nie dajcie temu wiary. Ale żeby nie być gołosłownym co do tego, że taka instytucja w polskim prawie nie istnieje, to żeby było śmieszniej, nie kto inny jak sędzia z Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, czyli podwładny pana pułkownika Janusza Koguta. Sędzia podpułkownik Paweł Kot. Do niego za chwilkę też wrócimy. W postanowieniu z dnia 17 lutego 2011 roku, sygnatura KP3/11, stwierdza, iż co do istnienia prawnej możliwości wyłącznego potraktowania zawiadomienia o przestępstwie jako skargi na czynności prokuratora, informuje, iż taka prawna możliwość nie istnieje w polskim porządku prawnym. Co do możliwości potraktowania zawiadomienia o przestępstwie jako skargi i niedopełnienia innych obowiązków, takiej możliwości prawnej nie ma. Nie ma również prawnej możliwości pozostawiania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bez dalszego biegu. Gdyż po wpłynięciu zawiadomienia prokuratura wydaje ma obowiązek wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa bądź odmowie wszczęcia śledztwa. I na takie postanowienie pokrzywdzonemu, w tym przypadku mi, przysługuje zażalenie. Ale żeby pozbawić mnie całkowicie drogi prawnej, na samym początku popełnia się, no, łamie się to prawo i mówi, Lewiński, my twoją sprawę już załatwiliśmy. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za wizytę. Drodzy Państwo, ten dzień to dzień, w którym powinniście przyzwyczajać się do myśli, że będziecie zmuszeni do walki przeciwko państwu, nie przeciwko Polsce, tylko przeciwko państwu, państwu opresyjnemu, państwu, które legitymizuje działania grup towarzyskich i rodzinnych przeciwko wam. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.